Dobry wieczór. Dobry wieczór. To był dobry dzień? Dobry wieczór? Tak naprawdę trudno powiedzieć, jaki to był wieczór. Po prostu sobie był. Ja bym powiedział, że taki zupełnie neutralny. Odbyło się wszystko. Jakieś tam skoki były, które były lotami. Chociaż tak na nas wrażenia jakiegoś nie zrobiły. Nie ma tego efektu wowy, co się mówi. Mamuciego. No bo tutaj zawsze było Vickersund na tej starej, Vickersund Backen, że ten zawodnik tak niziutko leci, potem jest taki bo odciągało od tego ze skoku. Gdzieś tam go dopiero łapało na 240 metrze. Zepsuli nam doskocznie troszeczkę. Taki był cel, ale ten cel i dobry, i niedobry. No i dobry, i niedobry, bo pozwala to tutaj nawet kazachskim skoczkom bić rekordy życiowe, a jednocześnie no, brakuje tego takiego odlatywania najlepszych, ale mówię, no troszeczkę może wcześniej jest, żeby to już oceniać, bo być może jeszcze to jest kwestia trochę belki, warunków, no ale faktycznie tutaj brakuje tego takiego ciągnięcia tych skoków, brakuje tego tej fazy końcowej, gdzie można było jeszcze, wydawało się, że ktoś już ląduje, albo wręcz odbijał się praktycznie nartami od buli i jeszcze 20 metrów zalatywał kolejny. No i to tak najłatwiej to zaobserwować na podstawie tego, że ci najsłabsi zawodnicy nie skaczą tutaj po 80, 90, 100 metrów, ale tam wszystkie, że tak powiemy, sabirżany po 150, 160 wyciągają i to wynika z tego, że bula jest chyba troszkę niżej, po prostu każdy i w jedną dziurę wpada tak naprawdę, bo dzisiaj tylko nieliczni potrafili odlecieć i to też nie do końca wiadomo jakim sposobem. Tak, no w ogóle dziwne te wyniki, dziwne trochę, dziwne kwalifikacje czy prolog bardzo dziwny, bo ci najlepsi właściwie tam z tej czołowej dziesiątki lotów to właściwie mało komu się udało daleko polecieć. Oczywiście Yoyu Kobayashi pokazał, że można, ale już nawet no, Johansson nie dał rady, Stefan Krafnow daleko poleciał, ale też można dalej. No jak widzicie, my tacy bez energii, Tadeusz tutaj cichutko mówi, oby go było słychać. Bez energii jesteśmy, bo to był chyba najbardziej taki ekstremalny moment tego turnieju, to co się wczoraj działo. Bo wczoraj to taki kino akcji nam tutaj zafundowano troszkę, oczywiście wyolbrzymiając, bo program był taki, że około 19.30 była ceremonia jeszcze nagrana w Trondheim. O 19, nie, źle mówię, o 19. O 19 była ceremonia plus minus. O 19.30 byliśmy już w hotelu w centrum Trondheim. Tam oddaliśmy wszystkie bagaże, które udało się drogą naziemną. A następnie szybka kolacyjka i co dalej? No szybka kolacyjka i podróż na lotnisko ze skoczkami. 20.30 punktualnie odjazd autokaru. Tam bardzo szybko dojechaliśmy. Jakoś 20 minut było chyba drogi na lotnisko z Trondheim. No i na lotnisku szybka odprawa, rozdanie kart pokładowych, no i właściwie na jednych ta odprawa bezpieczeństwa była szybsza, dla innych dłuższa, bo no, niektórzy mają więcej sprzętu niż inni, ale wszystko było zgodnie z planem, wszystko szybko, płynnie, dopóki nie dotarliśmy do bramek, gdzie się okazało, że samolot na razie go nie ma i że będzie opóźniony. No i tutaj właśnie troszkę źle nasz wpis został zrozumiany przez dużo osób. Wczoraj na lotnisku w Trondheim nikt absolutnie nie narzekał na opóźnienie 45-minutowe, bo każdy... Cały puchar świata polega na tym, że każdy się przemieszcza, każdy ma te loty poprzesuwane, każdy sobie zdaje sprawę, że to czasami potrafi no, niemal dniami trwać jakieś przesunięcie, tam długie godziny można czekać. Bardziej chodziło o to, że mamy tydzień ROR za sobą. To wszystko działo się na wariatę, tutaj wręcz odrywano zawodników od kolacji w Trondheim, żeby tylko zdążyć na lotnisko, żeby tylko na tą 22.30 na lot czarterowy dodajmy, który z definicji powinien być, odbyć się tak, że jest niezależny na różne tam siatki połączeń, które się w Europie odbywają. I to nie jest tak, że my jesteśmy wygodnicy, tylko sam Walter Hofer w pewnym momencie wstał i w taki dosyć stanowczy sposób zapytał się, co się dzieje. Tak, no ja akurat no, starałem się nie podsłuchiwać, ale no, no, ochotnicy czy osoby z organizacji rowera tam musiały się tłumaczyć, dlaczego to opóźnienie i skąd, bo to nie jest mimo wszystko takie oczywiste. Z jakiegoś powodu właściwie ten samolot czarterowy był jednocześnie rejsowym, który dopiero co przyleciał tam, następnie ludzie się wyładowali z tego samolotu. Szybko tam parę rzeczy zostało uprzątniętych, chyba dodane te napisy rower na siedzenia, no i wtedy nagle się zrobił z niego
samolot czarterowy dla nas, więc no, nie powinno być tego opóźnienia. A to opóźnienie było problemem głównie dlatego, bo tu jest tak napięty ten program, że po prostu odbiera się w ten sposób właściwie godzinę snu zawodnikom, którego tutaj no i tak dużo nie ma, bo jeżeli przyjazd jest do hotelu około godziny drugiej w nocy, no to już, a zawodnicy no nie pośmią sobie do południa raczej, tylko wstają gdzieś tam 8-9 maksymalnie, żeby odbyć jakiś tam lekki trening, żeby zjeść śniadanie od nowa. To wszystko, ten program jest napięty, więc siłą rzeczy właśnie wszyscy dzisiaj są po prostu niewyspani. Są niewyspani i dlatego myśmy wpadli na taki pomysł, że w całym tym szaleństwie my podążamy za Pucharem Świata od początku do końca. Ja troszkę rzadziej, Tadeusz cały czas, niezmiennie od 3 sezonów. I uznaliśmy, że w takim dniu, kiedy nam się udziela zmęczenie, kiedy my po sobie czujemy, że to już troszkę trwa ten rower tutaj, to pedałowanie przez Norwegię, że chyba nie warto pytać zawodników o to, czy dzisiaj się udało coś poprawić, coś tutaj zadziałać lepiej, gorzej. No bo mamy na to sobotę, mamy na to niedzielę, zawodnicy też potrzebują odpocząć, zarówno fizycznie, jak i psychicznie też od nas chyba. No od nas tak, no, tylko że my tu wiele nie zmieniamy, bo są jeszcze inne media, które też zawsze zapytają o to, co my nie zapytamy. No tak, tutaj zostaliśmy już... Jednym się to podoba, że daliśmy spokój zawodnikom. Kamil Stoch bardzo się zszokował, on chyba takich czasów nie pamięta, kiedy nie musiał udzielać wypowiedzi z jumping.pl, bo dzisiaj stałem sobie gdzieś tam na boczku, z boczku po kwalifikacjach i uznałem, że nie będę tam wchodził w paradę naszemu mistrzowi. Kamil sam zawrócił, był gotowy do rozmowy, ja mówię, nie, dzisiaj spokojnie, dzisiaj odpoczywamy. Kamil, naprawdę? Ale fajnie. Także myślę, że zawodnikom się przyda taki jednodniowy odpoczynek od nas. No, dodam jeszcze, że ja też z zdjęciami ich oszczędzałem. Dużo mniej zrobiłem, zamiast 3000 około 1200, więc też na pewno to wpłynie na ich regenerację, bo to też uśmiechać się w locie, to nie jest tak łatwo. No właśnie, tym bardziej, że przy takiej prędkości zobaczyć Tadeusza gdzieś tam na schodkach, to nie jest takie łatwe. A co do schodków właśnie, to ja dzisiaj zobaczyłem te bandy, to jest mikstura niespodziewana. Tam ta skocznia już chyba 7 razy była przebudowywana, troszkę przesadzam, ale jedna banda ginie w śniegu, druga dobudowana, czwarta gdzieś tam, trzecia tam jeszcze połamana. To komicznie to wygląda, jak tutaj walczą Norwegowie, żeby na bieżąco być z tymi fisami, z fisami. Co ja mówię? Z przepisami, z homologacjami, z przepisami FIS-u na bieżąco. No faktycznie, no wszystko jest takie świeże, że jeszcze ceny na deseczkach widać. Tak, tutaj z Castoramy chyba przywieziono te bandy jeszcze 3 dni temu, się śmiejemy. Tadeuszu, co dzieje się właśnie z polskimi skoczkami, którym daliśmy odpocząć dzisiaj troszkę? No, szczerze mówiąc, to wygląda na to, że już troszkę ten sezon jakby tak... No nie chcę mówić, że odpuszczają, ale tak mam wrażenie, że wszyscy już trochę czekają na ten ostatni gwizdek, jak to się mówi w meczach. Każdy już jest taki troszeczkę, najważniejsze imprezy są za nami, to co najważniejsze zostało rozdane, czyli Puchar Świata zdobyty przez Joe Kobayashiego, no Mistrzostwa Świata za nami, została właśnie rower, również tutaj Polacy już się nie liczą, jeśli chodzi o klasyfikację generalną. Zostały nam właściwie jedno trofeum, które... Dwa. Został nam Puchar Narodów, który tutaj bardzo naszej ekipie zależy, bo to jest takie trofeum, na które pracuje cała ekipa, łącznie z fizjoterapeutami, wszystkimi osobami współpracującymi, więc widzę, że w kadrze jest duża taka no, napięcie, żeby jednak ten Puchar Narodów udało się dowieść, natomiast no, indywidualnie ciągle jest walka Kamila Stocha o zdobycie małej kryształowej kuli. Gdzie my wiemy, że Kamilowi naprawdę zależy na tym trofeum, bo tego jeszcze w swojej kolekcji nie ma, rok temu był naprawdę bliski w tym szaleństwie, tam wygrywał wszystko, tego się akurat nie udało poprzez straty w Kulm na Badmintendorf. Ciężko dzisiaj tutaj myśli zebrać. No i tak patrząc na prognozy, bo Tadeusz tutaj codziennie sprawdza, że to... Codziennie, trzy razy dziennie. Trzy razy dziennie sprawdzamy prognozy. To nie będzie łatwy weekend i tutaj wygrać można niewiele. Można wygrać Aurora, ale to Polsce raczej niestety już nie grozi. Natomiast tutaj mogą być sportowe jaja w niedzielę. No... W tej chwili wygląda na to, że w niedzielę może być wszystko, począwszy od, że w ogóle nie zobaczymy żadnych skoków, aż po jakąś totalną loterię, bo ma być bardzo duży opad śniegu z deszczem, albo samego deszczu, do tego wiatr 5-6 metrów na sekundę, podobno bardziej z tyłu, ale to też nie jest pewne, jak on się tam przyciśnie, więc może być wszystko, a może się też
to wszystko nie sprawdzić, może się okazać, że będzie całkiem normalny konkurs. Raczej pewne, że w deszczu czy tamten, ale zobaczymy, no może się tu trochę pozmieniać. No, z punktu widzenia czysto matematycznego kalkulowania, no to dla Kamila Stocha to by było pewnie dobre, żeby się nic tutaj nie odbyło w tą niedzielę, no bo szans na to, że tutaj nie nadrobią jacyś rywale tych punktów w Pucharze Świata w lotach, wielkich nie ma. No właśnie, my tutaj nie odbieramy absolutnie woli walki, natomiast no tak procentowo to pewnie szanse są większe, że no pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. O tym mówi sam Kamil Stoch, że jak ta metafora była, że jak jest ten kilometr kwadratowy do przełopatowania, no to na raz się nie da, tak? Trzeba etapami. I tak etapami tutaj Kamil Stoch próbuje się odbudować. No i gdzieś tam się przyjęło, chociaż Kamil Stoch to wygrywał Wickerson w przeszłości, że jednak ta planica to jest dla niego coś wyjątkowego, a tutaj to tak zależnie od formy. No a poza tym jest jeszcze zawsze ten, no chociażby nie ma dużo czasu, ale jest te 2-3 dni, żeby sobie odpocząć, zresetować się i jakby ruszyć na nowo do tej ostatniego etapu Pucharu Świata, ostatniego konkursu, konkursów. No a tutaj naprawdę no, trudno, patrząc na skoki Kamila i to, jak on się tam mówi o tych różnych błędach, trochę się tu męczy, tam, no nie widać, żeby to sprawiało mu taką radość, żeby one były takie na luzie, swobodne. No i mówię, podczas gdy rywale ci najwięksi właśnie w Pucharze Świata w lotach tutaj no sadzą takie skoki dosyć... No, typu rakieta. Rakietowe, tak. My tak myśleliśmy, jak tutaj tchnąć pozytywnego ducha w to wszystko, tak tutaj szukać tych plusów dodatnich, nie tych ujemnych, ale no nie możemy zaklinać rzeczywistości, widzimy jak jest, ale to są skoki narciarskie. To jest jeden z dziwniejszych sportów, które świat ludzie wymyślili. Czy tutaj może zdarzyć się wszystko? Może zdarzyć się dużo. Ja tydzień temu w Oslo słyszałem głosy: Wickersund, to Robert Johansson tutaj wciągnie po prostu nosem wszystkich. Tymczasem dzisiaj musiał patrzeć, jak tam Dima Wasiliew go wyprzedza. Oczywiście nic nie ujmując Rosjaninowi. Także tutaj wszystko się w takiej pralce przewraca. Wszystko się może zdarzyć. No też Piotrek Żyła potrafi odpalić dosłownie z dnia na dzień, szczególnie w lotach. I on sobie coś tam pomyśli, wymyśli albo właśnie nie wymyśli. To może... Wczoraj tłumaczył nam, że Pokemony mogą być... Również może być różnica płci, tak, że nawet Psajdak może być mężczyzną, kobietą, więc od takich detali to wszystko pewnie zależy. No właśnie, więc wszystko może być. Ale mówię, no w tej chwili może nastroje nie są takie hura optymistyczne, no bo też jeszcze jest gdzieś tam w tle cały czas kwestia tych niewiadomy, jeśli chodzi o przyszłość polskich skoków, polskiej kadry, kto będzie trenował nas, a kto odejdzie. Wiemy na to jedynie, że prawdopodobnie Łukasz Kruczek będzie trenerem dziewcząt. To też była ciekawa informacja, oczywiście na razie nie potwierdzona przez samego Łukasza. Ale tak tutaj wszelakie wróbelki ćwierkają. No tak, no możemy powiedzieć, że nawet nam się powoli ten temat udziela, temat Stefana Horngachera, ponieważ my już się czujemy zmęczeni tymi pytaniami, bo ktokolwiek nas gdzieś zobaczy w transporcie, w każdym mieście, z Norwegii, z Niemiec, czy skądś tam, co i już wiecie, już wiadomo, kto tam, co tam, jak tam ten, no to co dopiero gdzieś tam musi się kotłować w głowie sztabu zawodników. O tym się nie mówi, ale od tego nie da się uciec. To działa negatywnie na wszystkich, bo to cały czas jest tak jakby ta niepewność, że trochę tak jak jest wieje, wiemy, że konkurs jest tam przekładany, serię czy coś takiego i wszyscy siedzą i nie wiedzą, czy to się przygotowywać, czy nie, czy ten jest tak, cały czas się siedzi taki i nie wiadomo, jak czy na szpilkach. Jak na szpilkach i taka jest nerwowość, czy w ogóle będą skoki, no i to samo jest ze Stefanem. Bo nie wiadomo, czy już się skupiać na tym, czy na szukaniu nowego trenera i myśleć o kandydatach, czy... No mówię, to też troszeczkę tak powoduje, mam wrażenie, że no, gorszą atmosferę, że trudno tak w pełni zaufać trenerowi, jeśli nie wiadomo, czy za tydzień on już nie ogłosi, że jest trenerem innej kadry. A szanse są tutaj 50-50, że tak neutralnie to skomentujemy. Tak troszkę może depresyjnie dzisiaj, może bez życia, bo my też tacy zmęczeni troszkę. Dlatego taka propozycja na koniec. Kto dotrwał tutaj do tego momentu, pewnie niewielu takich będzie odważnych ludzi, niech w komentarzu napisze jakiś żart. Czemu nie? My sobie poczytamy wieczorem, umilimy sobie wieczór, może śniadanie. No. Napiszcie wasz ulubiony taką rakietę, taki żart, taki suchar. Po prostu coś takiego, co tu na weselu cały stół rozwala. Nie, no trzeba
pozytywne wy też są, tutaj sobie mieszkamy wygodnie, transport był w obie strony wygodny. Dodajmy, że nawet nasze walizki nas odnalazły, te same walizki, które zostawiliśmy na pastwę losu w Trondheim, włożyliśmy do autokaru, do tego luku bagażowego, rano się budzimy, co prawda nie pod drzwiami jak rok temu, ale one tutaj same dojechały. Same dojechały na tych czterech kółkach, trochę tam... Kamyczków było. Trochę kamyczków, bieżnik już cały zjechany, a nawet zimowych nie zakładałem. I tym akcentem tutaj klaps, dziękujemy bardzo. Jutro jest konkurs drużynowy, trzymcie, a nawet trzymajcie kciuki za chłopaków, będzie dobrze jeszcze. I za zawodników też. I za cały świat. Dziękujemy. Dziękujemy.